widać dzisiaj taki szybki filmik ze spaceru. U mnie jest już wiosna, pierwsze liście, pąki na drzewach się pojawiają, pierwsze kwiaty. Mnie osobiście to bardzo cieszy, ponieważ od kiedy trafiłam na książkę Dzika Kuchnia Łukasza Łuczaja, zaczęłam się interesować tymi wszystkimi dziko rosnącymi roślinami, które można wykorzystać, które można wykorzystywać jako pożywienie. I dodatkowo część z nich ma też właściwości zdrowotne. To co tutaj koło mnie widzicie, to jest leszczyna. Zapewne wiecie i znacie orzechy laskowe i są wam bardzo dobrze znane i na pewno nieraz je jedliście. Natomiast nie wiem, czy wiecie, że takie kotki to są światostany męskie leszczyny, też są jadalne. I kiedyś były po prostu używane jako takie jedzenie głodowe. Nie mają one zbyt wiele właściwości odżywczych, jednakże są bogate w białko ze względu na pyłek, który się w nim znajduje. No i po prostu jak nie było co jeść, to ludzie to jedli. I to jest jak najbardziej jadalne, nietrujące w smaku, jest takie, wiecie, bez smaku i lekko takie gorzkawe. Więc ja osobiście z tego nic nie będę przygotowywać, ale można to suszyć, mielić, dodawać do chleba, różne placki z tego robić i tak dalej. Drugą rzeczą ciekawą i interesującą jest to, że również bazie, które znacie i które są takim symbolem świąt, często w bukietach na święta wielkanocne się to właśnie takie bazie pojawiają, bazie z gwiezdy, są jadalne i te bazie mają właściwości zdrowotne, były wykorzystywane i są nadal jako takie remedium. Właśnie te bazie z wierzby były wykorzystywane podczas przeziębień, pomagają organizm właśnie przy przeziębieniach, pomagają w walce z przeziębieniem. No i tyle, to taka ciekawostka dzisiaj. Też widziałam, że już rośnie młoda pokrzywa, więc na pewno będę ją zbierać i robić tartę z pokrzywy, więc taki przepis może się u mnie na kanale pojawić i na blogu Pani Fotek Zapotuje. No więc to tyle, zachęcam Was do zainteresowania się tematem, bo to jest naprawdę bardzo ciekawe, że to co rośnie wśród nas, można po prostu jeść. Chociaż nie jest za dobre.